25 października, niedziela, analiza weekendowa, rynek walutowy. Rozpoczniemy od pary euro do dolara, która ten tydzień zakończyła wzrostem, wyrysowując białą świecę wybijającą poprzedni szczyt. Tym samym padł swingowy sygnał kupna z celem na nowe szczyty po korekcie prostej ABC, która swoim zasięgiem była równa poprzedniej korekcie w całym swingu, w całym dużym impulsie wzrostowym od dołka na poziomie mniej więcej 1,063. Patrząc na wykres dzienny, widzimy po pierwszej fali korektę ABC. W tej chwili rozpoczęła się fala trzecia. No i tutaj pytanie, bo oczywiście zawsze, znaczy nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, tak, czy zatrzymanie rynku w odpowiednim momencie, ukształtowanie jakiegoś ruchu wzrostowego będzie tym, który kontynuuje trend wzrostowy. Tak zakładamy, bo tak należy założyć, ale zawsze patrzymy z pewnym, nazwijmy to, no, bezpieczeństwem, zabezpieczeniem na strefę ostatniej obrony. W tym momencie chodzi tu o strefę na koronę, którą, no, gdybyśmy chcieli troszeczkę, tak nazwijmy to, poszerzyć, moglibyśmy wyrysować ją w ten sposób, a więc jest to mniej więcej poziom, jak tutaj zobaczymy, około między 1,19 a 1,1930, tak? Oczywiście to jest tylko poglądowa strefa i tutaj może nastąpić jakieś zatrzymanie, może nastąpić nawet i reakcja podażowa, natomiast niekoniecznie musi to być zmiana od razu kierunku, tak? Więc po prostu przyglądamy się temu, ale docelowo powinniśmy zakładać wyjście na nowe szczyty, a wracając jeszcze na chwilę do wykresu tygodniowego, no te szczyty zgodnie z pewnymi innymi pomiarami, to znaczy długości fali pierwszej tego całego dużego swingu, jak i również stref oporu, no powinniśmy upatrywać na poziomie około 1,21-1,2150. Tak to mogłoby, powinno to w jakim stopniu wyglądać. Po wykończeniu tego ruchu w górę, jeżeli wyjdzie on na nowy szczyt, dojdzie do szczytu, wyjdzie na nowy szczyt, no najprawdopodobniej będzie czekała nas spora korekta na parze euro do dolara, czyli będzie się dolar umacniał, ale to moim zdaniem na tę chwilę należy brać pod uwagę dopiero po ustanowieniu nowego szczytu, chyba że, tak jak już powiedziałem, rynek zawróci na strefie na koronę, wówczas można się spodziewać jak gdyby pogłębienia tego dołka i zwiększenia tej obecnej korekty. Kolejna para to funt do dolara i tutaj widzimy po tym zejściu, które moim zdaniem nie jest korektą, chociaż mamy tutaj jak gdyby jedną świecę wzrostową, wszystko pozostało czarne, moim zdaniem jest to swing, impuls spadkowy. A korektą całego tego spadku był ten ruch z ustanowieniem korekty pędzącej po środku jako 1 do 1. To jest impuls, korekta pędząca, impuls, całość jako ABC, znoszące niemal w 100% ten spadek, jak ja to określam, covidowy. Następnie od szczytu po utworzeniu się formacji takiej świecy z wysokim górnym cieniem, mieliśmy czarną dużą świecę, wybicie zakresu overbalansu, no i po ustanowieniu dołka na mniej więcej tutaj strefie, tą strefę gdybyśmy rozpatrywali w kategoriach tego całego wzrostu, to tutaj moglibyśmy ją przeorganizować na taki mniej więcej sposób. Widzimy, jest tutaj dojście do tej strefy i od tego momentu rozpoczyna się ruch w górę. Ostatni tydzień to wzrost, zatrzymanie tutaj na strefie oporu w cenach zamknięcia. Cena była wyżej, ale się cofnęła. Spójrzmy zatem na wykres dzienny. Na wykresie dziennym raczej nie jest to moim zdaniem koniec już tego wzrostu, a rynek po wykonaniu układu impuls, korekta pędząca, nie 1 do 1, ale korekta pędząca, robi drugi impuls i w tym momencie trzecia fala, czwarta, najprawdopodobniej, ja osobiście zakładam jeszcze jeden ruch wzrostowy, tu do okolic 1,3250, mniej więcej tutaj do strefy na koronę, a następnie zmiana kierunku i
ukształtowanie się dużego swingu spadkowego, dużego impulsu spadkowego, czy to w fali C, czy to w fali trzeciej, patrząc na szerokość, jeszcze raz przypomnę, po tym spadku rynek nie wybił nam tego szczytu, utworzył nam układ typowy, zobaczmy, impuls wyrysowany ślicznie, korekta, ruch do góry jako też korekta i tu, czyli 1 do 1 pędząca i znowu impuls z czwartą pędzącą jako 1 do 1. Więc to jest moim zdaniem, tak to wygląda, że rynek po utworzeniu, po dojściu tutaj do strefy na koronę, jeżeli padną sygnały sprzedażowe, powinniśmy się spodziewać wówczas umocnienia dolara, spadku na tym wykresie, co najmniej, według mnie, co najmniej tutaj do strefy 1,23, a naprawdę przez ten szersze spojrzenie jest tutaj możliwe zejście, schodzenie docelowe nawet i do poziomów takich jak dołek w marcu, czy nawet jeszcze poniżej tego dołka. I ostatnia z tych takich obcych, nazwijmy par, a może już nie para, ale indeks dolarowy. No tutaj widzimy na indeksie dolarowym po utworzeniu korekty nieco przewyższającej zakres overbalansu na wykresie tygodniowym, ale dochodzącej do idealnej strefy. Ta strefa przebita i reakcja musi być, to jest to, co powtarzam również na wykresach indeksów. Dwa dołki na tym samym poziomie silnie wybite, jest reakcja i pierwsze zatrzymanie powinno mieć miejsce, jakby nie patrzeć. Teraz pytanie, co dalej? No jeżeli spojrzymy na ten cały układ tak w tym szerszym wskaźniku, no to mamy tutaj niewielkie przekroczenie zakresu overbalansu i wydaje się, że jeszcze rynek powinien zejść w tej chwili co najmniej tutaj do strefy na koronę, czyli tutaj do okolic 91. Patrząc na wykres dzienny, mamy po utworzeniu korekty ABC, dojście teraz fala pierwsza, druga jakaś taka pędząca, nieregularna. Teraz jesteśmy najprawdopodobniej w fali trzeciej, wybicie strefy wsparcia, retest i piątek, jak gdyby próba kolej dalszego spadania. Najprawdopodobniej mówię, no moje przewidywania są takie, wybicie dołka, zejście i tu ogólnie zejście co najmniej do tego dołka, a z tego dużego wykresu tygodniowego wskazywałoby, że powinniśmy zejść do poziomu 91, czyli do tej, tutaj powinien się usłabić dolar, natomiast po zmianie kierunku, bo myślę, że jest tutaj duża szansa na to, że gdzieś w tych okolicach nastąpi zmiana kierunku, no spodziewałbym się dość głębokiej korekty, dość głębokiej, to znaczy się nawet i tutaj w okolice 99, także zobaczymy, jak to będzie, a weźmy jeszcze pod uwagę taki no, mniejszy, bo wiemy, że na rynku forexowym no, Elliot w szerokiej perspektywie nie jest w stanie działać, nie może działać. Dlaczego? Ponieważ no, rynek walutowy cechuje się tym, że na przestrzeni dziesiątek lat waluty zmieniają się od poziomu do poziomu. To nie jest tak, że na rynku akcji, tak jak rynek akcji, gdzie akcje i ogólnie indeksy rosną, no nazwijmy to całe życie, tak? Całą trwam giełdę. Oczywiście są większe, mniejsze korekty, które są też korektami i rynki wychodzą na nowe szczyty. Przepraszam, tak na rynku walutowym tak to nie wygląda. W związku z tym Elliot w takim długim, że tak powiem, wskazaniu mija się z celem, nie ma szansy tutaj to powiedzieć. Natomiast na jedno warto zwrócić uwagę, że po tym spadku tutaj mamy układ, moim zdaniem taki bardziej korekcyjny, czyli jest jak gdyby ABC z dojściem do poziomu szczytu i teraz może być innymi słowy 5, 3, 5, czyli zakładamy po impulsie spadkowym korektę wzrostową i to mogą być głęboko, ale nie możemy wykluczyć według mojej opinii, tak ja to uznaję, jeżeli rynek wyraźnie nie wybije tego dołka tutaj, nie możemy wykluczyć, że indeks dolarowy, jeżeli zakończy tutaj w tych przebiegach, nie rozpocznie ruchu nawet i takiego, który wybije te dwa szczyty. Albo dojdzie tu w te okolice. Podstawowym założeniem będzie korekta, tak? Po impulsie korekta może być głęboka, ale w tyle głowy też warto to gdzieś mieć. No i na koniec jeszcze pary ze złotym polskim, dolar do złotego. No po ruchu chciałoby się podobnym do tego, co indeks dolarowy, czyli po ruchu ABC do góry. Rynek nie wybił nam tego dołka, zszedł tutaj w dół i znów ponownie ruszył do góry. Teraz znowu nie wyszedł nad szczyt. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym mamy tutaj wyraźny układ ABC, ale rynek zszedł nam tutaj do
szczytu i ruszył do góry, wybijając znowu ostatnie jedną i drugą korektę. Tu mieliśmy taką korektę pędzącą po środku, która oznacza, moim zdaniem oznacza, że rynek tutaj nie utworzył swingu impulsowego, tylko swing korekcyjny. To pokrywa się z deseniem, znaczy się z układem. I teraz pytanie. Czy aby ten ruch do góry, nie wybijający ostatni potwierdzony szczyt, nie jest, nazwijmy znowu, falą pierwszą bądź A, po której nastąpi tylko korekta, ewentualnie tu do poziomu 3,81, a następnie udamy się w okolice 4 zł. Jeżeli miałoby być odzwierciedlenie całkowite tego, co na indeksie dolarowym, no to rynek tutaj, mimo tego śmiesznego takiego ruchu, który no nie jest impulsem, ale jest jakimś spadkiem i zaczyna się, powinien teraz wybić ten dołek, z tym, że jeżeli wybije ten dołek, moim zdaniem jest tutaj bardziej realny układ, gdzie mamy A, utworzy się nam B i pójdzie tak czy tak C. No, oczywiście kierujemy się zasadą, że jesteśmy nawet w tym szerszym znaczeniu w trendzie spadkowym. Mamy po tym dołku, po tym szczycie, mamy znowu niższy szczyt. Jeżeli tu wybije, bo teraz będzie schodził, teraz moim zdaniem będzie jakiś ruch spadkowy. Tylko pytanie, czy on dojdzie tu właśnie w okolice 3,80 czy 3,81, czy wybije nam ten dołek. Jeżeli wybije, no to jest szansa na to, że nawet pójdzie na nowe dołki, ale jeszcze będzie możliwość właśnie taka, że mamy tutaj ABC, bo to się na razie tak układa. I jeżeli teraz nawet wybije, że tu też będzie A, B i C. Także tutaj sytuacja jest na najbliższe dni, raczej presja podażowa, czyli umacnianie się złotego wobec dolara. Tak to może wyglądać, natomiast nie wiem, czy to nie będzie, tak jak mówię, korekta 3 do 3,81, czy tylko taka no, płytsza i dalsze wyjście, bo te 4 chciałoby, że tak powiem, przyciągnąć. No i euro do złotego na koniec. Tutaj w ujęciu tygodniowym widzimy kolejna biała świeca, ale znowu wyraźny górny cień po tej dużej. Cały czas blokuje nam tutaj dostęp do wyższych poziomów ta strefa oparta o po pierwszym spadku, korekta i tutaj szczyt tej pierwszej korekty cały czas nam na razie blokuje wzrosty. Jeżeli teraz patrząc tu w ogóle o tej, mamy po tym spadku, który no dla mnie bardziej jest korekcyjny, ale no naprawdę ciężkie to jest zadanie, ale widzimy, patrząc za Zeliotą, to po prostu tu jest A, B i C w postaci jakiegoś impulsu, ale nie chcę się tak dywagować. Dla mnie tutaj praktyczne podejście jest takie, że mamy wybicie, mamy retest, no i powinniśmy iść na nowy szczyt. Jeżeli ten szczyt tutaj nie będziemy osiągać, bo to powinniśmy iść i wybijać tutaj poziom 4,63. Natomiast jeżeli no tutaj nastąpi złamanie, no to będziemy wiedzieli, że tak jednak nie będzie. I tu jak widzimy, szykuje nam się coś, tak? Po dojściu do strefy mamy tutaj nawet jakiś impuls, bo moim zdaniem tutaj jest możliwość, że jest to po korekcie ABC jest impuls, ale te górne cienie powodują, że no widać, że presja podażowa jest i rynek no jak gdyby chyli się ku powrotowi do spadku. Natomiast oczywiście gdyby się okazało, że w cenach zamknięcia wybijemy te szczyty, te maksyma, no to będzie to taki dość solidny sygnał, który może świadczyć o dalszym osłabianiu się złotego wobec euro. Na najbliższy moment może tu się ukrystalizować podwójny szczyt, a w związku z tym zejście dalej, wybijanie 4,45, dojście do 4,42, to na tę chwilę bym widział, na najbliższy okres jakiś. Natomiast docelowo, powiedzmy sobie szczerze, jest tu możliwość głębszego, dalszego umacniania złotego. Czy tak będzie? Czas pokaże, bo tak jak już powiedziałem, na wykresie tygodniowym, po tym silnym ruchu mieliśmy tu tylko korektę, utworzenie podwójnego dołka, wybicie, retest, rynek powinien iść dalej do góry i powinno być dalsze osłabianie złotego. Natomiast teraz, jeżeli w tych miejscach rynek zawróci, no to sytuacja może ulec zmianie i będziemy budowali chociażby większą korektę dla tego tutaj wzrostu, tak? Dla tego wzrostu możemy budować wtedy większą korektę. I to by było tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy.